Co wydarzyło się w Płocku, Polsce i na świecie? Przekrój Tygodnia to nowa wspólna audycja KRDP FM i Petro News, w której posłuchacie opinii lokalnych polityków na tematy ważne dla każdego z nas. Emisja w każdą sobotę o godzinie 12.10. Zapraszamy. Przekrój Tygodnia. Dzień dobry, Agnieszka Stachurska. Witam Państwa w programie Przekrój Tygodnia. Moimi gośćmi są dzisiaj Tomasz Kominek, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dzień dobry, pani redaktor. Witam panowie. Dzień dobry wszystkim. Bartosz Leszczyński, Stowarzyszenie Płock-Tumy. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. I Sylwester Ziemkiewicz, wójt gminy Radzanowo. Dzień dobry, pani redaktor. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Na moje zaproszenie niestety nie odpowiedzieli przedstawiciele Platformy Obywatelskiej, a szkoda, bo porozmawiamy o sprawie, którą właśnie PO inicjuje od kilku lat. I tutaj obecność pana wójta nie jest przypadkowa. Ja przypomnę, że w styczniu 2015 roku prezydent Płocka zaproponował przyłączenie do miasta Nowego Gulczewa, gmina Słupno, oraz terenów Nowego Boruszewa i Kostrogaju, to jest gmina Radzanowo. Argumentował wówczas, że tereny Nowego Gulczewa naturalnie przylegają do Płocka, natomiast na granicy miasta i gminy Radzanowo obwodnica uatrakcyjni tereny pod kątem zainteresowania przedsiębiorców. Obwodnicę już mamy, więc pewnie tego zainteresowania będzie można się wkrótce spodziewać. Wówczas wójtowie tych gmin dowiedzieli się o sprawie z mediów. Teraz po 4 latach sytuacja powtórzyła się. Podczas majowej komisji inwestycji radny Artur Jaroszewski, nawiązując do działań Opola, Rzeszowa czy Zielonej Góry, które wchłaniają sąsiednie gminy, zaproponował przyłączenie części terenów gmin ościennych do Płocka. Jak mówił, w interesie Płocka leży powiększenie miasta, tereny zurbanizowane, przylegające bezpośrednio do miasta, i zaproponował przyłączenie przynajmniej Nowego Gulczewa, części Słupna czy Maszewa. Panie Tomaszu, dlaczego Płock chce przyłączyć tereny sąsiednich gmin? Pani redaktor, szanowni państwo, ja myślę, że ta dyskusja w celu przyłączenia terenów sąsiednich do miasta zaczęła się dużo wcześniej niż w 2015 roku, ale faktem jest, że na Komisji Inwestycji od pewnego czasu ten temat jest dyskutowany. Ja drugą kadencję mam przyjemność zasiadać również w tej komisji, właśnie w Komisji Inwestycji. I powiem uczciwie, że jest wiele argumentów, które z punktu widzenia miasta, czyli tak naprawdę największego ośrodka w tej części północnego Mazowsza, przemawia za tym, żeby przyłączyć sąsiadujące tereny do Płocka, ale też jest wiele argumentów, które mówią, że należy nad tym bardzo głęboko się zastanowić. Po pierwsze, szanowni państwo, mimo tego, że Płock ma bardzo duży i obfity budżet, mimo tego, że rok do roku inwestujemy ogromne pieniądze w różne procesy inwestycyjne, które od kilkudziesięciu lat tak naprawdę są oczekiwane przez mieszkańców, to jeszcze w tych granicach administracyjnych, w których dziś jesteśmy, my mamy co robić. Ja na przykład osobiście mieszkam na osiedlu, które za 2 lata będzie miało jubileusz przyłączenia do Płocka, to jest 100-letnie osiedle. Ja widzę na tym osiedlu zaległości co najmniej 40-letnie, jeżeli chodzi o procesy inwestycyjne, i myślę, że gdybyśmy zapytali dziś poszczególnych mieszkańców tych starych osiedli, mam na myśli osiedle Miodowa, osiedle Skarpa, osiedle Stare Miasto, jakie mają zaległości, jeżeli chodzi o procesy inwestycyjne, to też na najbliższe kilka kadencji władze miasta mają co robić i mają tak naprawdę wielki orzech do zgryzienia a propos tych procesów inwestycyjnych, na które ludzie na innych osiedlach czekają od kilkudziesięciu lat. Ja przypomnę, bo warto o tym mówić, że nawet jeżeli każdego roku przez ostatnie lata inwestujemy co najmniej 200 milionów złotych w procesy inwestycyjne w Płocku, to zapotrzebowanie w tym samym roku jest na 2 miliardy. Więc ja powiem tak, oczywiście powinniśmy w tym temacie dyskutować, natomiast dyskusja nie powinna w pewien sposób przybierać tylko i wyłącznie wymiaru jednego samorządu, tylko po pierwsze warto spotkać się ze starostami, warto spotkać się z wójtami, wsłuchać się w ich głos i przede wszystkim, to jest moje zdanie, przede wszystkim należy zaspokoić te potrzeby, które wynikają jakby z tych granic administracyjnych, które mamy na dziś, i te potrzeby, na które mieszkańcy niejednokrotnie czekają, tak jak powiedziałem, około 40 lat. Więc mamy co robić tu dziś dla miasta, które liczy niecałe 120 tysięcy. Natomiast fakt, w perspektywie, nie wiem, Płock 2030, Płock 2050, warto rozmawiać z wójtami, z burmistrzami, z kolegami, którzy piastują te zacne funkcje samorządowe w okolicznych tak naprawdę miastach i miasteczkach, ale to wszystko musi być w porozumieniu i w budowaniu dialogu, ponieważ na siłę, to historia już pokazywała, jak wyglądają przejęcia gruntów, to jest oczywiście moje osobiste zdanie.
Panie Bartoszu, co pan myśli na temat przejęcia terenów sąsiednich gmin przez Płock? Drodzy państwo, moje zdanie jest takie, że chodzi tutaj o dwa aspekty. Przede wszystkim podatki od mieszkańców przyłączonych gmin, a także o zachowanie liczby mieszkańców, która będzie większa po przyłączeniu tych gmin. Nie widzę tu żadnych argumentów, które by przemawiały za pozyskaniem terenów inwestycyjnych, bo te tereny są wokół obwodnicy, bo biorąc tylko tą część Płocka pod uwagę. I te inwestycje, które są brane pod uwagę w naszym mieście, można realizować na kilka lat teraz do przodu, nie trzeba nowych terenów pozyskiwać, jeśli mówimy tylko w aspekcie inwestycyjnym. Ja pochyliłbym się też nad problemem mieszkańców, którzy mieszkają w sąsiednich gminach, i zapytał się, czy oni by chcieli być przyłączeni do Płocka, bo z tych informacji, które posiadam, wcale nie jest tak pół na pół, jakie są słuchy w mieście, że połowa mieszkańców tych sąsiednich gmin chciałaby do Płocka przynależeć, bo jeśli chodzi o komunikację miejską, to by miały dzieci za darmo komunikację miejską, ale są rzeczy związane z podatkami, są rzeczy związane z droższymi opłatami komunikacyjnymi, jak za wodę. I w tych zbilansowanych stratach i zyskach, moim zdaniem, sąsiednie gminy, czyli mieszkańcy, wyjdą stratni. Więc nie sądzę, aby to było dobre dla mieszkańców, ale z punktu widzenia miasta wydaje się to jakiś ruch, który zabezpieczy w przyszłości 3-4 lata do przodu ten stan osobowy, który jest. Bo nie wydaje mi się, że tu chodzi dokładnie o tereny inwestycyjne, jak to jest przedstawiane w mediach. Panie wójcie, w styczniu 2015 roku mówił pan, że no oczywiście, jeżeli mieszkańcy zgodzą się na przyłączenie do Płocka, no to poprze pan ich decyzję, natomiast osobiście nie jest pan za tym. Czy coś w tym czasie się zmieniło? Dokładnie takie samo zdanie podzielam dzisiaj i doskonale pamiętam, jak właśnie w 2015 roku, było to kilka miesięcy po tym, jak rozpocząłem pracę w roli wójta gminy Radzanowo, ten temat się pojawił i wtedy Rada Gminy Radzanowo wyraziła swoją uchwałą taki zdecydowany sprzeciw odłączeniu kilku miejscowości od naszej gminy. Była to uchwała intencyjna, też przesłaliśmy ją do samorządu miejskiego. Ja jestem przeciwnikiem i osobiście, i też jako wodarz takich pomysłów. Jestem przekonany, że byłaby to duża szkoda dla mieszkańców. Duża szkoda dla mieszkańców, ponieważ przypuszczam, że wiązałoby się to z dwoma wariantami. Pierwszy wariant, jaki mógłby zaistnieć, to taki, że te nowe tereny, czyli nasze na przykład Boryszewo Nowe i Kostrogaj, byłyby to peryferia dla miasta Płocka, czyli mogłyby być to tereny niedoinwestowane, albo mogłyby być to tereny, które będą w kolejce do inwestycji bardzo daleko. I tak jak było już tu wcześniej mówione, na terenie miasta Płocka obecnie jest wiele tych miejsc, które nadal wymagają inwestycji. Czy są to Borowiczki, czy jest to Radziwie, czy jest to Ciechomice, czy są to Ciechomice, które, jeżeli dobrze pamiętam, to w 1994 roku zostały włączone do miasta Płocka i dopiero kilka lat temu rozpoczęły się inwestycje na tym terenie. Także tych potrzeb jeszcze jest bardzo dużo w obecnych granicach miasta Płocka i tu boję się, że mieszkańcy tych naszych miejscowości, które mogły być włączone do miasta Płocka, byłyby daleko w kolejce, jeżeli chodzi o doinwestowanie. To jest pierwszy wariant, jaki mógłby zaistnieć. Natomiast drugi wariant, jaki mógłby zaistnieć, to mam obawy takie, że te tereny mogłyby być właśnie wykorzystane przez miasto Płock jako tereny do dużych inwestycji przemysłowych, czy też właśnie inwestycji pod działalność, a jestem przekonany, że nie spotkałoby się to z aprobatą obecnych mieszkańców tych terenów, zarówno Kostrogaju, jak też i Nowego Boryszewa. My jako gmina Radzanowo planujemy w tym terenie rozwój mieszkalnictwa i to jest nasz priorytet. Nasze plany obejmują to, aby właśnie w tym obszarze powstawały nowe osiedla mieszkaniowe. Jest to dla nas najbardziej perspektywiczny teren: Nowe Boryszewo, Kostrogaj, Stróżewko, Rogozino. Tam obserwujemy, że tych mieszkańców z roku na rok przybywa i tak jakby w naszej strategii, jeżeli chodzi o gminę Radzanowo, to jest postawienie na to, aby zachęcać nowych mieszkańców do osiedlania się w tych terenach, ponieważ, no mówiąc wprost, z PIT-ów my mamy największy dochód. To jest około 7 milionów rocznie i
też kolejny taki argument za tym, że te miejscowości dla nas są ważne, czyli tu raz zdanie mieszkańców jest to podstawowa sprawa. Kolejna kwestia to taka kwestia rozwojowa czy perspektywiczna, bo są to miejscowości dla nas takie z dużą perspektywą nowego zasiedlenia, ale też i następny aspekt to właśnie, no, mówiąc wprost, aspekt podatkowy. Stracąc te miejscowości, myślę, że stracilibyśmy duże szanse na przyszły rozwój. No właśnie, pisaliśmy też o tym, że Radzanowo powoli staje się nową sypialnią Płocka tak naprawdę, bo sporo mieszkańców Płocka zaczęło przeprowadzać się do gminy Radzanowo i tam inwestować w swoje domki jednorodzinne. Rozumiem, że przekazanie tych terenów zablokowałoby, zastopowałoby jak gdyby ten proces. Tak, zdecydowanie. Na pewno byłby to dla nas duży cios. Tak jak wspomniałem, Nowe Boryszewo, Kostroga i Stróżewko, Stare Boryszewo, Rogozino są to tereny najbardziej perspektywiczne. Tutaj obserwujemy z roku na rok zwiększanie się liczby mieszkańców. Nowi mieszkańcy z chęcią do nas przybywają. Naszym zadaniem jest stworzenie jak najlepszych warunków do tego, aby chcieli wybrać gminę Radzanowo do miejsca na spędzenie życia właśnie w tym obszarze. I to byłoby na pewno dla nas utrudnienie, jeżeli byśmy stracili takie miejscowości. Nawet na najbliższej sesji Rady Gminy, która będzie jeszcze w czerwcu, planujemy podjąć uchwałę o sporządzeniu, podejściu do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego na część miejscowości Nowe Boryszewo właśnie pod kątem mieszkaniówki, ponieważ widzimy, że rozwój tych terenów mieszkaniowych jest bardzo duży, a zabezpieczonych, no, działek, mówiąc wprost, mamy coraz mniej i musimy stworzyć jak najlepsze warunki do tego, aby nowi mieszkańcy chcieli do nas przybywać. No właśnie, tutaj pytanie do pana Tomasza. W sumie nie mam do kogo, bo chciałabym zapytać o to przedstawicieli naszych władz, ale dlaczego chcemy przyłączać nowe tereny? Dlaczego w ogóle się o tym mówi, skoro tak jak pan wspomniał, niezagospodarowane tereny osiedla Ciechomice, osiedla Góry, niedoinwestowane osiedle Wyszogrodzka, gdzie mieszkańcy ulicy Granicznej od wielu lat nie mogą doprosić się kanalizacji czy też normalnej drogi i muszą w okresie jesiennym czy wiosennym brodzić w błocie po kolana. Dlaczego w ogóle ten temat wypływa co jakiś czas i jest dyskutowany? Oczywiście ja jeszcze raz chciałbym podkreślić swoje zdanie, że chciałbym na dobry początek, a ten początek czasami to jest wiele kadencji, zaspokoić te potrzeby, które są jakby w tych granicach administracyjnych, które dziś są szeroko znane nam, płocczanom, ponieważ no, pełna zgoda do tego, że naprawdę przez najbliższe pewnie naście lat mamy co robić a propos tych inwestycji, na które czekamy od wielu, wielu lat. To są kilkudziesięcioletnie tak naprawdę okresy oczekiwania przez mieszkańców i tu się z tym w pełni zgadzam. Natomiast dlaczego w takich ośrodkach jak Płock i też innych, bo nie jesteśmy jakby odosobnionym ośrodkiem, tego typu tematy wracają czasami jak bumerang? Ano dlatego, że takie miasta no, chcą w perspektywie zdobyć te tereny inwestycyjne, powiedzmy, a tu gmina Radzanowo w moim przekonaniu dlatego jest atrakcyjna, że po pierwsze wszyscy, którzy tam sprawują odpowiedni mandat społeczny, no tę gminę jakby wprowadzili do XXI wieku bardzo szybko, zarówno pan wójt, jak i radni tej gminy naprawdę prężnie rozwijają całą miejscowość i dlatego tak naprawdę płocczanie chcą mieszkać u pana wójta w gminie, bo to jest pana tak naprawdę zasługa. Z drugiej strony, dlaczego chcemy Słupno? Dlatego chcemy Słupno, z mojego punktu widzenia, no jak mam podawać argumenty za, no dlaczego, że jest to jedna z najbogatszych gmin, jeżeli chodzi nie tylko o Mazowsze, ale i Polskę, tak? Jeżeli przejmujemy nie tylko mieszkalnictwo, no ale również pewne takie smaczki z tej gminy Słupno, no to okaże się, duże, że mamy dodatkowe środki do budżetu gminy, w tym przypadku do gminy Płock. Następny argument, też należy go brać pod uwagę, w perspektywie oczywiście gdzieś takiego myślenia na przyszłość w tym zakresie. No faktem też jest, że płocczanie, którzy przez całe swoje życie mieszkali w blokach, jeżeli dokonują zamiaru budowy domu, no to właśnie wybierają te kilka okolicznych gmin, ponieważ tam jest atrakcyjny teren. Tam wydaje się, że bardzo dobrze właśnie zarządzają ci, którzy tę gminę prowadzą. No i tam przede wszystkim jest miejsce pod tego typu mieszkalnictwo, więc tam mieszkają, a wszystkie czynności wykonują i tak w Płocku, tak? Więc może to być argument, ja to rozumiem, że może to być argument za tym, że te tereny powinny przynależeć do tego największego ośrodka, tak?
Tylko ja jeszcze raz podkreślam, bo to są takie trzy argumenty, które powiedziałem, że przede wszystkim my wszyscy tu, którzy tworzymy cały subregion północnego Mazowsza, nie możemy się poróżniać w takiej sprawie, bo jest wiele wspólnych interesów do zorganizowania dla mieszkańców, czy gminy Radzanowo, czy gminy Słupno, czy gminy Nowy Duninów, czy gminy Stara Biała i, że tak powiem, prezydenta miasta Płocka, które można robić wspólnie, tak? Razem jeszcze ze starostą płockim, bo na tym polega cała współpraca. Pan wójt Sylwek ma pewne tereny, które należą do gminy i bardzo chętnie podjąłby współpracę z płockimi, na przykład różnymi jednostkami po to, żeby zainwestować tam w dany zakład pracy z korzyścią zarówno dla Radzanowa i dla Płocka. Pan starosta ma pewne tereny, ale ma mniejszy, skromniejszy budżet niż prezydent miasta, więc warto wspólnie podejmować pewne działania, które mają na celu jakby no w pewien sposób rozwój całego regionu, bo przecież jeszcze jest Urząd Marszałkowski czy Samorząd Województwa Mazowieckiego, który spina no, w dobrym porozumieniu wszystkie te okoliczne gminy. I ja sobie nie wyobrażam, żeby to był powód do tego, żebyśmy my się poróżnili, żebyśmy my mieli inne zdanie w ministerstwie, bo wójt, i to naturalne, ja bardzo dobrze rozumiem pana wójta, wysyła uchwałę intencyjną do ministerstwa, że on jest przeciwny, a prezydent miasta chce, mimo tego, że wójt nie chce. Jaki to jest obraz w ministerstwie tego subregionu? Jest nieporozumienie, co oznacza, że lepiej będzie przepływ pieniędzy traktowany w subregionach, w których jest porozumienie wszystkich, tak? Więc należy się poważnie zastanowić do tego, żeby też dawać pewien obraz całego jakby tutaj regionu, jako wspólna podstawa i wspólne interesy wszystkich w porozumieniu oczywiście z mieszkańcami, tak? Bo ja sobie nie wyobrażam, że my, mimo tego, że prawo na to pozwala, to też jest dziwne, tak? Że prawo na to pozwala, że my możemy w pewien sposób pokazać większość Płocka i przyłączyć bez zgody pana wójta, rady gminy, mieszkańców pewne tereny. To jest bzdura, tak? Bo to w przyszłości tylko i wyłącznie doprowadzi do konfliktu, a konflikt doprowadzi do tego, że będziemy mieli mniejszy przepływ środków nie tylko z Unii Europejskiej, ale tych, które są w ministerstwie, a tego oczywiście sobie, panu wójtowi, koledze i wszystkim samorządowcom nie życzę, więc poważna dyskusja, natomiast jakby budowana na tych pozytywnych relacjach. Nie trzeba poszerzać czasami granic administracyjnych, to jest moje zdanie, żeby zbudować coś mądrego dla regionu w porozumieniu. To, co powiedziałem, teren ma powiat, teren ma gmina, pieniądze ma miasto, perspektywy jednostki ma miasto, budujemy coś wspólnego dla mieszkańców, tak? Do tego porozumienia jeszcze wrócimy po przerwie. Przekrój tygodnia. Witam państwa po przerwie. Przypomnę, że moimi gośćmi są dzisiaj Tomasz Kominek. Dzień dobry ponownie. Bartosz Leszczyński. Witam serdecznie jeszcze raz. I Sylwester Ziemkiewicz. Witam. I kontynuujemy naszą rozmowę na temat planów przyłączenia gmin, terenów sąsiednich gmin do Płocka. Pan Tomasz Kominek wspominał o tym porozumieniu, o tej zgodności, która powinna być pomiędzy Płockiem a sąsiednimi gminami, których ten temat dotyczy. No właśnie, tej zgodności chyba za bardzo nie mam, bo zarówno w 2015 roku, jak i teraz nikt o tych planach oprócz Płocka nie wie. Jak się okazuje, nikt kompletnie do panów wójtów się nie odezwał. Rozmawiałam również z panem wójtem Marcinem Zawadką, wójtem Słupna. On również był bardzo zdziwiony tym, że ten temat znowu wypływa i znowu w takiej formie. No, jak powiedział pan Artur Jaroszewski, gminy nie muszą się na to zgadzać i trudno oczekiwać, żeby gminy się na to zgodziły, ale prawo na szczęście daje taką możliwość, więc powinniśmy o tym dyskutować. Co pan, panie Bartoszu, myśli na temat takiego podejścia do tej sprawy? Drodzy państwo, jest mi może łatwiej niż kolegom mówić o pewnych sprawach, ponieważ mogę się wypowiedzieć jako zwykły mieszkaniec miasta Płocka i sobie mogę wyobrazić, jak czują się mieszkańcy gmin, którzy dowiadują się z mediów o takich planach. I planach, że przeprowadzając się, bo fajny jest trend teraz, rzeczywiście dużo młodych ludzi wybiera drogę podmiejską, gdzie mogą się pobudować, mają trochę spokoju, wymarzony dom, wymarzone drzewo i zbudowana rodzina. Taki typowy stereotyp Polaka. Ale bardzo dobry stereotyp. Super. I ja nie tyle zazdroszczę, co bardzo dopinguję takim młodym osobom, które wybierają taką, a nie inną drogę. I w pewnym momencie, jeśli ja bym się dowiedział jako mieszkaniec gminy czy Radzanowo, czy Słupna, czy Maszewa, że za chwilę będę znów Płocczaninem,
to byłbym bardzo zdenerwowany, delikatnie mówiąc. Słuchając przekazu, że tu chodzi o inwestycje, i my mówimy teraz o inwestycjach miejskich, które miałyby na tych terenach być poczynione, to jest w ogóle jakiś absurd. My mówimy o rzeczach, które nigdy nie będą miały miejsca w tych terenach pozyskanych do naszego miasta, ponieważ za dużo jest inwestycji w naszym mieście, które muszą być wykonane, które czekają już wiele, wiele lat. Na przykład Radziwie, teraz troszkę sytuacja na Winiarach, tam gdzie mieszkam, się poprawiła, ale są jeszcze, jest jeszcze Skarpa, fajnie teraz już będzie tysiąclecie wyglądał. Są miejsca w Płocku, którymi powinniśmy się zająć. Jeśli nie wiemy, o co chodzi, a wójtowie nie wiedzą i mieszkańcy nie wiedzą, to przede wszystkim chodzi o łatwe pieniądze, które z pozyskania tych gmin mogłyby zasilić naszą kasę miejską. Jako ja mieszkaniec, dla mnie nie ma różnicy, czy będzie gmina Gulczewo w Płocku, czy nie, ale patrząc z takiego punktu widzenia mieszkańca tych gmin, nie wydaje mi się, żeby oni byli do końca zadowoleni i tak się z tym łatwo pogodzili. Przepisy w naszym kraju są no, takie, a nie inne i niestety nasze miasto, czy Rada Miasta, czy prezydent może wystąpić o przywłaszczenie takich gmin. Jak to się skończy, tego nie wiemy, ale wydaje mi się, że to nie jest sposób na to, aby mieszkańcy Płocka byli szczęśliwsi. No właśnie, jak wiemy, na przykład Radom z tego przepisu korzysta już od wielu lat, przyłącza sąsiednie gminy z sukcesem i to wbrew tym gminom. No, kończy się to różnie i protestami mieszkańców i pomimo nagłośnienia medialnego Rada Ministrów wyraża zgodę na przyłączenie tych terenów. Głównym argumentem, z tego co pamiętam, podczas Komisji Inwestycji ostatniej majowej właśnie było to, że po przyłączeniu tych gmin miasta rozwijają się, miasta mają większą ilość ludności, są bogatsze, mają większe perspektywy rozwoju. W przypadku Radomia to się sprawdziło. Czy uważacie, panowie, że w przypadku Płocka również byłoby takie bezpośrednie przełożenie, że po przyłączeniu tych terenów Płock nagle rozwinąłby się i stałby się wielkim, wspaniałym 200-tysięcznym na przykład miastem? Szanowni Państwo, ja nie jestem w stanie, nie mogę sobie znaleźć argumentów, które by potwierdzały to, że przyłączenie sąsiednich miejscowości wpłynie na taki dynamiczny rozwój miasta Płocka, czy zwiększenie gwałtowne mieszkańców. Myślę, że powinny tu zostać podjęte inne działania, czy też inne zabiegi, bo Płock się wyludnia no, chyba z innych powodów, tak, że ludzie jak wyjeżdżają, młodzież wyjeżdża na studia, to już tu nie wraca, tak, łatwiej ma gdzieś indziej znaleźć pracę i chyba powinniśmy w tym kierunku iść. Natomiast ja chciałbym jeszcze dodać, że tak się zastanawiam i tu z perspektywy nas, samorządowców gmin sąsiednich, jeżeli chodzi o miasto Płock, no myślę, że ciężko traktować te głosy jako takie poważne zamiary, ponieważ tak naprawdę nikt się z nami nie kontaktował, czy z radnymi z terenu naszej gminy, czy z nami, wójtami, a przede wszystkim jestem przekonany o tym, że powinny być rozmowy z mieszkańcami i też pokazanie im takich propozycji, natomiast my się o tym dowiadujemy głównie z mediów. Ale właśnie radny Artur Jaroszewski zaproponował, żeby teraz w najbliższym czasie przeprowadzić kampanię informacyjną dla mieszkańców gmin, które mają być w przyszłości przyłączone. Ja rozmawiam często z mieszkańcami i spotykam się z wieloma różnymi głosami na ten temat, natomiast większość mieszkańców jest przeciwnych. Sam jestem przykładem osoby, która kilka lat mieszkała w mieście Płocku. Bardzo dobrze mi się mieszkało, podobało mi się, ale jednak z pewnych powodów wróciłem na tereny wiejskie i bardzo się z tego cieszę i sobie nie wyobrażam teraz sytuacji, że w wyniku pewnych decyzji odgórnych znów miałbym być mieszkańcem miasta, bo przecież nie o to mi chodziło, wyprowadzając się. I myślę, że większość naszych mieszkańców ma podobne zdanie. Ja tak może żartobliwie dodam właśnie
do tego, ponieważ większość tych wszystkich informacji są to informacje medialne, nikt się do nas nie zwracał, to my jako samorządowcy gminy Radzanowo też moglibyśmy wystąpić z propozycją przyłączenia do naszej gminy Podolszyc, które historycznie są związane z obszarami gminy Radzanowo, tak? Ale tu nie o to chodzi, to właśnie powinniśmy, wydaje mi się, że wspólnie rozmawiać o pewnych problemach, które dotyczą Płocka i okolic i też tu podzielam zdanie Tomka Kominka, jest potrzebna rozmowa i też nie wiem, czy nie stworzenie takiego forum, czy jakiejś platformy dyskusyjnej dotyczącej Płocka i tych gmin sąsiednich, ponieważ wiele nas łączy, wielu naszych mieszkańców pracuje w mieście Płocku, też jesteśmy związani z połączeniami komunikacyjnymi, czy też wieloma innymi sferami, czy też tymi terenami przyległymi i myślę, że tutaj wspólnie powinniśmy wypracować z prezydentem miasta Płocka, ze starostą płockim, z gminami sąsiednimi taką nić porozumienia i też współpracy i rozmów na temat tych problemów, które dotyczą nas wspólnie. Kontynuując ten temat, to ja uważam, że to jest bardzo dobry pomysł, którego mi brakuje przez ostatnie lata. Dlaczego? Dlatego, że my na płaszczyźnie takiego forum nie musimy rozmawiać o samych problemach, bo problemy to jedno, ale możemy rozmawiać o perspektywie i możliwościach, jakie mamy wspólnie. Bo proszę zwrócić uwagę, my u pani redaktor w studiu rozmawialiśmy już w temacie chociażby wspólnej turystyki. Proszę zwrócić uwagę, jak piękny jest powiat płocki i jak jeszcze jest nieodkryty przez mieszkańców Płocka. Ile tam jest znakomitych zakątków, które warto zobaczyć, a cóż powiedzieć, przeskakując chociażby w powiat gostyniński, który pod kątem turystyki jest no, po prostu perełką, jeżeli chodzi o północne Mazowsze, więc warto rozmawiać też o tej perspektywie. Ja myślę, że też wiele inwestycji z punktu widzenia takiego subregionalnego udałoby się poczynić tych przemysłowych, bo przecież gdyby występowali o pewne inicjatywy inwestycyjne razem, prezydent, starosta, wójtowie i burmistrzowie, mieliby w ogóle inne oddziaływanie niż pojedyncze na przykład właśnie te uchwały intencyjne. To jest jakby kontynuując myśl, tu pełna zgoda ale z panem wójtem. Ale dlaczego się nie rozmawia w takim razie? Bo przecież jest Związek Gmin Regionu Płockiego, w którym wiem, że zasiada również prezydent naszego miasta. Dlaczego się o tym nie rozmawia? Pani redaktor, każdy może mieć swoją wizję funkcjonowania związku, każdy może mieć swoją wizję funkcjonowania takiej platformy bądź innej. My podajemy z panem wójtem po pół godzinnej dyskusji pewne, myślę, że dobre rozwiązanie dla płocczan i dla subregionu całego północnego Mazowsza. Natomiast jeszcze na chwilkę chcę wrócić do tezy postawionej przez panią redaktor. Jakoby Radom lepiej się rozwijał dzięki temu, że przyłączył gminy, absolutnie się nie zgadza. To teza nie moja, to teza radnego Jaroszewskiego, który to tak argumentował. Absolutnie z tą tezą się nie zgadzam. Uważam, że Płock może być naprawdę wzorem dla Radomia, jak ma się miasto rozwijać. Uważam, że Płock i subregion płocki zdecydowanie lepiej rozwija się niż Radom po przyłączeniu tych gmin, więc to tylko tyle chciałem powiedzieć. Niemniej jednak wracając do tego tematu, nie ma problemu, przecież my z panem wójtem możemy w pewien sposób poprosić pana starostę, jako też człowieka, z którym mamy bardzo dobry kontakt i pana prezydenta, do tego, żeby spróbować takie forum zorganizować. Na pewno nikomu, żadnemu mieszkańcowi, społecznikowi, żadnemu człowiekowi związanemu z samorządem takie forum by nie zaszkodziło, a jestem przekonany, że mielibyśmy lepszą taką wyjściową pozycję do negocjacji zarówno z środkami europejskimi, czasami też z Urzędem Marszałkowskim, z Województwem Samorządu Województwa, a myślę, że przede wszystkim z jakby poszczególnymi ministerstwami, gdzie mamy jakby pole i chęci duże tej dobrej współpracy. Ja tylko się zastanawiam, dlaczego ten temat jest poruszany wciąż w taki sam sposób, czyli poprzez przekazywanie informacji do mediów, bądź też poprzez taką tematykę na posiedzeniach Komisji Inwestycji, które jak wiadomo też są relacjonowane przez media. Dlaczego nie zaczyna się od tej rozmowy z wójtami sąsiednich gmin, tylko właśnie w ten sposób wywołuje się burzę, można powiedzieć, w szklance wody. No, być może zupełnie niepotrzebnie. A dodam tutaj słowa pana wójta Słupna, właśnie Marcina Zawadki, że takie doniesienia medialne bardzo szkodzą samym gminom, ponieważ kiedy potencjalny inwestor dowiaduje się o tym, że dany teren ma należeć do Płocka kiedyś w przyszłości, to on albo w ogóle wycofuje się z tej inwestycji, albo chce zaczekać, aż teren będzie faktycznie do Płocka należał, żeby uniknąć niepotrzebnych później problemów. Więc
Po co w takim razie wywołuje się takie tematy publicznie? Wnioski nasuwają się same, ponieważ nikt rozsądny, kto tam mieszka, ani żaden wójt, nie zgodzi się na to, więc dialog, który proponuje pan Tomasz Kominek, czy pan wójt Zradzanowa, miałby sens, jeśli by były dwie strony, które chciałyby dojść do tego samego, czyli do przyłączenia tych gmin, tylko na jakich to warunkach, ale moim zdaniem to są dwie strony barykady będą i rozmowa rzeczywiście może nastąpić i rozmowy mogą trwać, ale porozumienia w tym wypadku nie będzie, bo nikt rozsądny i normalny, kto wyprowadza się z miasta i po 5 latach miałby wrócić do Płocka, nie będzie szczęśliwy. No nie ma takiej możliwości. Jedyny, kto będzie szczęśliwy, to prawdopodobnie Urząd Miasta, ale też nie jestem przekonany, bo wpływy z podatków od zwykłych mieszkańców to będzie promil albo setna promila przychodów miasta. Ale już od inwestorów. Dokładnie, może od inwestorów być większa to kwota, ale wtedy ten region płocki, który jest wokół naszego miasta, przestanie być tak atrakcyjny rzeczywiście i inwestorzy wybiorą inne miejsca. Nie wiem, czy to do końca jest dobra droga. Panie wójcie, czy w takim razie istnieje cokolwiek, co mogłoby pana przekonać, żeby Radzanowo zostało częścią Płocka? Na dzień dzisiejszy nie. Ja widzę możliwość forum, czy też platformy współpracy, rozmowy, natomiast nie zmieniania granic kosztem innych samorządów. Myślę, że możemy wspólnie dojść do porozumienia i na temat perspektyw rozwoju, czy tych wspólnych rzeczy, które nas łączą, rozwojowych, rozmawiać z miastem i sąsiednimi gminami. To jest naprawdę, myślę, że duży taki kapitał dodatni tego wszystkiego, ponieważ przecież jeżeli dojdzie do sytuacji, że część naszych miejscowości zostałaby przełączona do miasta Płocka, tych miejscowości, które są takim motorem napędowym naszej gminy, które dają nam największe perspektywy rozwojowe, to my jako gmina Radzanowo bardzo ucierpimy też finansowo i praktycznie nie będzie nas stać na inwestowanie czy co, jakikolwiek dalszy rozwój, tak? Także uważam, że nie jest to dobre rozwiązanie. Nie popieram go, jestem otwarty do rozmów o współpracy partnerskiej gmin sąsiadujących z miastem Płocka, właśnie z włodarzami miasta i planach dotyczących dalszego rozwoju, dalszej współpracy. Jeśli Płock będzie chciał na siłę, zgodnie z przepisami, z możliwościami, które te przepisy dają, przeforsować jednak przyłączenie terenów, będziecie protestować? Będziemy protestować, nie zgadzamy się z tym, jest to krzywdzące. Uważam, że nie w takich sferach, nie w takim kierunku powinny iść samorządy. Samorządy powinny iść w kierunku właśnie współpracy, współdziałania i dokładnie tak jak wspomniałem wcześniej, była tu mowa, nie po to się wyprowadzałem ja z miasta Płocka, żeby na tereny wiejskie, żeby się okazało, że za chwilę znów jestem w mieście. Też uważam, że najważniejsze w tym wszystkim jest oczywiście rozmowa z mieszkańcami i przedstawienie im tej sprawy i zdanie mieszkańców tutaj powinno być też kluczowe. Panie Tomaszu, jest pan w koalicji z partią rządzącą w Płocku. Jeżeli dojdzie do takiego projektu uchwały, będzie pan głosował za czy przeciw? Pani redaktor, ja z pełną odpowiedzialnością jakby prowadzę te wszystkie zadania, które na mnie ciążą jako tym, który współodpowiada za rozwój tego miasta i to drugą kadencję i robię to dzięki mieszkańcom i dla mieszkańców, więc po pierwsze, zanim dojdzie do takiej uchwały, to musi być przeprowadzona konsultacja, dialog, rozmowa, po raz trzeci to pewnie dziś powtórzę, ta wspólna platforma, i wspólne przede wszystkim solidne podejście do tej dyskusji. Ale podczas komisji mówiono, że nie musi. Czyli dyskusji w Urzędzie Miasta, czy w Urzędzie Marszałkowskim, a może tak będzie lepiej na neutralnym gruncie z wszystkimi i dopiero potem wysnuwamy wnioski. Jeżeli chodzi o tę komisję, proszę zwrócić uwagę, że ja w sposób celowy, zamierzony, nie zabierałem głosu w tej materii, ponieważ uważam, że tworzenie pewnej burzy, która tak naprawdę nic nie wnosi do merytorycznej dyskusji na dziś, nie do końca ma sens. Ja rozumiem, że ten temat wrócił, niemniej jednak niech on wróci dobrą ścieżką, dobrym kanałem, poprawną komunikacją i pełną zgodą. Natomiast ja uważam, że na razie na dziś nie ma
takiej możliwości, żeby to przerodziło się w projekt uchwały, ponieważ ten projekt uchwały musi być wypracowany w zgodzie. Jeżeli nie będzie zgody, nie będzie żadnego głosowania. Mówię tak o przewodniczący klubu PSL. Cieszę się bardzo. Myślę, że pan wójt cieszy się równie mocno, może nawet bardziej. No i jako podsumowanie chyba można przytoczyć tutaj słowa pana Bartosza, że jeśli nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze. I myślę, że to jest główny cel tego projektu, który tutaj został rzucony nam ponownie w media. No cóż, ja panom bardzo dziękuję dzisiaj za rozmowę. Przypomnę, moimi gośćmi był pan Sylwester Ziemkiewicz. Dziękuję bardzo. Tomasz Kominek. Dziękuję bardzo, do usłyszenia i do zobaczenia w terenie. I pan Bartosz Leszczyński. Dziękuję bardzo i miłych wakacji. Życzę wszystkim uczniom i rodzicom, no również właśnie. Uczniów. A my spotykamy się dopiero po przerwie wakacyjnej. Przekrój tygodnia.